Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony zapraszam nasze cotygodniowe spotkanie z rynkami finansowymi, czyli przed otwarciem rynków dajcie znać, oczywiście, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze widać prezentację. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Oczywiście od tematu, który jest chyba najważniejszy, aktualnie, czyli tego, że jeden z banków amerykańskich no, po prostu został zamknięty, upadł. No i teraz pytanie, co dalej się z tym będzie działo, bo temat jest bardzo gorący od dwóch dni, w sumie w internetach takich bardziej związanych z, z finansami to nic innego się nie mówi, jak tylko e Silicon Valley e Bank, więc e jest tutaj duże pole do popisu. Okej, okay, dobra, widzę, że jest wszystko okej, okay, słychać widać, więc zapraszam serdecznie, tylko małe, ma mała informacja. Bo tak jak uprzedzałem tydzień temu, pełny, pełny webinar razem z analizą techniczną i kolejnymi jakby pomysłami, odpowiedziami na Wasze pytania będzie całościowo w skłaberze. Chciałbym, żeby ten pierwszy ta pierwsza część była zwięzła około 20 minut i to ona była później promowana przez YouTube'a testując to, czy to pomoże w rozszerzaniu nazwijmy to tych, tych materiałów, więc zapraszam oczywiście dla osób, które jeszcze w Skłaberze nie są, żeby tam dołączyły. Natomiast jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie i takie małe podsumowanie krótkie, a zaraz przejdziemy sobie do wykresów, które trochę to uargumentują i pokażą co dalej. Pierwsza rzecz, no to jeżeli chodzi o ten bank, który upadł, to miał ponad 90% klientów typowo instytucjonalnych i problemem podstawowym, do którego sobie zaraz dojdziemy i wyjaśnimy dlaczego to ma znaczenie było to, że od kilku podejrzewam nastu dni pojawiały się już po prostu wyciągnięcia depozytów z tamtego banku z jakiegoś powodu jednym z powodów to, że to nie jest zaskoczenie dla samych włodarzy tego banku było to, że Prezes sprzedawał akcje wcześniej, więc widać tutaj, że, że coś tam się kręciło wcześniej, ale przede wszystkim największym problemem, który aktualnie jest rozważane, no to jest oczywiście temat tego, co się dzieje z pieniędzmi. Przeważnie tych, tutaj krótko, tych, tych podmiotów, które. Są związane z Doliną Krzemową, czyli to, co jest ponad 250 tysięcy dolarów, bo tyle tam jest gwarantowane ogólnie przez państwo. No i chciałbym poruszyć temat systematycznego ryzyka w bankowości amerykańskiej. Dlaczego w ogóle ten problem jest? Dlaczego on może wystąpić, a wcale nie musi? I czy w ogóle mówimy o czymś podobnym jak Lehman Brothers? Bo to jest. Na łamach wielu gazet czy też komunikatów pokazywane jako początek tego samego, co było w 2008 roku. Pokażę Wam, że może tak być, ale wcale nie musi. Zresztą to, co się działo w ostatnich dwóch dniach, pokazuje, że nie ma paniki na rynku. To, że były spadki na giełdzie, to, że były tutaj wzrosty obligacji. To, to jest właśnie pokaz tego, że nie było paniki. Była po prostu relokacja kapitału z ryzykownych aktywów do mniej ryzykownych, ze względu na, na to, że nie wiadomo było, co się przez weekend wydarzy. Przede wszystkim pokazywał to dolar i pokazywało to złoto. Więc nie ma problemu płynności na rynku finansowym aktualnie, który zazwyczaj jest prowodorem ostatecznie paniki. Więc tutaj zdecydowanie warto o tym pamiętać, ale jeszcze sobie pokażemy to, Pokażemy sobie to na wykresach. Pamiętajmy, że w tym tygodniu wygasanie opcji będzie miało miejsce oraz kontraktów terminowych 17 marca, bo to jest trzeci piątek marca, więc bardzo ważny dzień. Bardzo duże opcje znowu wygasają. Co więcej, Bitcoin też pokazuje, że już się troszeczkę sentyment poprawia. Power podczas swoich poprzednich przesłuchań, w sensie poprzednim tygodniu, był bardzo jastrzębi. Natomiast to, co się wydarzyło w piątek spowodowało, że automatycznie prawdopodobieństwo podwyżek się ustabilizowało, więc no zobaczymy, jak to się ostatecznie rozwinie na początku tygodnia, ale no Fed jest w takiej trudnej sytuacji aktualnie, bo z jednej strony musi coś zrobić z inflacją, a z drugiej strony no nie może jakby nie reagować na to, co się dzieje w systemie finansowym. Natomiast z tych nadchodzących rzeczy, które będą w tym tygodniu, który nas czeka to bardzo ważne dane dotyczące inflacji. Zarówno CPI, jak i PPI ze Stanów Zjednoczonych. Pamiętajcie, że jest przesunięcie, jest zmiana czasu. Zmiana czasu w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, więc mamy o godzinę wcześniej otwarcie rynku w Ameryce oraz o godzinie wcześniej mamy dane makroekonomiczne niż to tradycyjnie bywa. Tak będzie przez chyba dwa tygodnie, jak dobrze liczę. I później się to zrówna. Natomiast no, o tym warto pamiętać, bo się zmieniają takie tradycyjne godziny handlu właśnie o tą godzinę wcześniej. Będziemy zamykać Rynek amerykański o godzinie 21, a nie 22. No i decyzja EBC w czwartek 14:15 to może mieć bardzo duże znaczenie dla DAXA. A dlatego, że do tej pory Stany Zjednoczone przodowały w podwyżkach stóp natomiast teraz EBC będzie ich goniło. No i jeżeli faktycznie Europejski Bank Centralny będzie taki jastrzębi, jak zapowiadał, to może to wrócić pewien niepokój, przywrócić pewien niepokój na rynku, ponieważ wydaje się, że DAX, Cacaron czy FTSE 100, no FTSE 100 trochę mniej ma tutaj znaczenie, ale Kakaron i DAX w ogóle nie biorą pod uwagę podwyżek 100% w przypadku wyceny spółek. Więc ciekawe, co to faktycznie. Się stanie. No i teraz przejdźmy sobie do wykresów i odpowiemy sobie też oczywiście na, nasze, na wasze pytania, między innymi o HUGE'a, Do tego sobie zaraz dojdziemy, bo pierwszy slajd. Pojawiło się to około godziny ósmej, że pojawiają się informacje o tym, jakoby miałoby być pełne wsparcie depozytów przez rząd. Inaczej mówiąc, problemu nie ma. Zamiatamy go pod dywan, to co się stało w banku, bo jakby problemem samego banku jest, oczywiście upadek jest problemem jak zawsze, bo to jest i strukturalne zawirowania i inne, ale przede wszystkim chodzi o ochronę pieniędzy, które były zgromadzone. I odpowiadając na pytanie o Huge'a, Huge miał około 24, jak dobrze pamiętam, milionów dolarów w tym banku, z czego, jak dobrze pamiętam, 10 milionów było. W aktywach innych niż gotówkowe, w związku z tym one z automatu powinny być traktowane jako e, niezagrożone, aczkolwiek trudno mi to określić. Nie, nie znam dokładnie ustawodawstwa w Stanach Zjednoczonych. E, a te 14 milionów było w e, gotówce, w związku z powyższym e, nie sądzę, żeby na HUGE spadek, nawet jeżeli byśmy nie mieli tego wykupienia w pełni, przekraczał kilka procent, bo mimo wszystko to było zaledwie 10% ich, ich całościowych pieniędzy, więc to nie jest aż taka strata, żeby tutaj nagle był jakiś totalna wyprzedaż huge'a, natomiast no ten post i faktycznie jeżeli to w tę stronę pójdzie, no to będziemy mieli de facto zamiecienie tematu pod dywan i na razie problemu większego nie będzie, no dopóki się nie pojawi efekt domina i to może być ciekawe, bo czy ten bank, czy, czy upadek SVB jest Szczytem góry lodowej. To, po, to jest jakby podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać, i to na ile faktycznie jest ryzyko tego, żeby to się zaczęło rozry, yy, rozlewać dalej. Yy. W pewnym stopniu jest, a w pewnym nie jest. I teraz zacznijmy od tego, dlaczego nie jest. To jest z raportu tutaj JP Morgana. Bardzo fajnie przygotowali takie zestawienie tego, jak wygląda sytuacja na rynku, na, na rynku tutaj bankowym w Stanach Zjednoczonych. I najbardziej nas z tego wykresu interesuje lewy górny róg, gdzie macie gdzie macie informację o tym, jaka jest, jaka jest, nie wiem, korelacja czy tam zestawienie tego, ilu mamy procent klientów detalicznych w danym banku, a ile, jaki odsetek tak, depozytów stanowią pożyczki. I teraz ten bank, Silicon Valley Bank, no, był najbardziej ryzykownym spośród wszystkich pod tym względem. Bo tutaj możecie zwrócić uwagę, że on się znajduje w tym, w tym miejscu. Może tam czerwony będzie lepiej widoczny. Więc inaczej mówiąc, był bardzo mocno narażony na jeden typ konkretnego ryzyka. Taki, w którym po pierwsze rząd mało z automatu, z automatu gwarantuje depozytów, ponieważ jeżeli mamy bardzo dużo instytucji. A tutaj było ponad 90% instytucji w danym banku z depozytami powyżej 250 tysięcy dolarów, to te ryzyko ranu na bank jest dużo większe. I teraz, dlaczego takie ryzyko jest dużo większe? Ponieważ ran na bank, czyli to, że idą ludzie po pieniądze do banku, ma być ograniczany właśnie przez to, i to też było zrobione w 2008 roku, że mamy bardzo wysoki poziom zabezpieczenia przez rząd. Tak jak u nas mamy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, tak tam są inne instytucje, które za to odpowiadają. I na przykład, jeżeli wy macie, jeżeli byście byli inwestorem czy klientem takiego banku, mieli na przykład 100 tysięcy dolarów, to oczywiście, jeżeli wierzycie w system, to nie pójdziecie po swoje pieniądze tego banku, założycie, że w najgorszym scenariuszu i tak otrzymacie pieniądze z powrotem przez rząd. Więc ten, jakby tak samo w Polsce, bankowy fundusz gwarancyjny ma tak stabilizować właśnie system. Jeżeli natomiast e, popatrzymy na to z perspektywy przedsiębiorstw, które mają na przykład milion dolarów, 10 miliardów, czy, czy 10 milionów, czy tak jak jedna z e, tutaj instytucji, która była związana ze Stablecoinem, e, miała ponad 3 miliardy, no to tutaj może ten ran na banki się pojawić. I to jest ten potencjalny szczyt góry lodowej. Ten bank był najbardziej narażony na takie ryzyko, ale nie oznacza to, że inne banki, które znajdują się na przykład tutaj, też nie będą miały takiego ryzyka zrealizowanego za jakiś czas. Prawdopodobnie tak szybka reakcja instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych czyli bardzo szybkie zamknięcie banku, wstrzymanie wypłat oraz ogarnięcie przez weekend tematu. Związanego z tym, żeby zabezpieczyć to poczucie bezpieczeństwa. Tak, że rząd, okej, okay, okej, okay, zdarzyło się, popełnili błąd. Tutaj ja już pomijam całą analizę do tego, że to po prostu banki, ten, ten bank po prostu nie robił tego, co powinien robić, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed zmianą stopy procentowej, ryzyka stopy procentowej, ale Rząd wychodzi, mówi: Nie, nie jest, jest ok, wiemy, że tam był problem, ale wszystkie wasze pieniądze są bezpieczne, my je wam wypłacimy, tylko musimy to uporządkować, ale będziecie mieli je z powrotem. A, więc y, ta szybka reakcja może spowodować, że tego ranu na banki i efektu domina nie będzie. I teraz ostatecznie y, z tego wykresu jeszcze jedna rzecz wynika. Zobaczcie, z tej perspektywy najbardziej bezpiecznym bankiem jest JP Morgan. To też jest jeden z powodów, dla którego radził sobie lepiej w piątek. Bo jak popatrzycie na taki oto ładny wykres, to zobaczcie, A to miałem schować. JP Morgan w piątek, jako jeden z niewielu banków, bardzo niewielu banków, był na plusie. Natomiast pozostałe banki i całe instytucje finansowe no radziły sobie bardzo słabo w tym dniu. Kilka sporadycznych było. Wells Fargo też lekko na plusie, ale generalnie JP Morgan. Dlatego, że był właśnie pod tym względem najbezpieczniejszy. Więc nie można powiedzieć, że ten efekt domina się już rozpoczął. Można powiedzieć jedynie tyle, że ten bank, który był najbardziej narażony na ten konkretny, bardzo specyficzne ryzyko. To, to konkretne, specyficzne ryzyko, po prostu ono wystąpiło. Natomiast drugą rzeczą, i tutaj przechodzimy do bardziej systematycznego ryzyka, który jest w sektorze bankowym, to jest to, że trzy ostatnie kwartały, które były, nawet cztery ostatnie kwartały, które były w, w, w 2022 roku, oczywiście, pokazały, jak dużo jest niezrealizowanych strat, czyli niezaksięgowanych strat. Po stronie instytucji finansowych. Jak to należy rozumieć? Ja bym chciał, żebyście jedną rzecz, bo nie chciałbym prze, przeznaczyć teraz godziny na to, żeby wyjaśnić, jak działa sektor bankowy, bo to szkoda trochę czasu. Natomiast chciałbym, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną, istotną rzecz. Obligacje, zwłasz, czyli obligacje Skarbu Państwa, czyli w tym przypadku Stanów Zjednoczonych, w ramach struktury banku są traktowane na równo z gotówką, czyli jeżeli bank potrzebuje, e, znaczy jakby ma jakieś, nie wiem swoje zabezpieczone, e, to w ramach nazwijmy to kapitałów najbardziej płynnych, najbardziej bezpiecznych, gotówka, obligacje i złoto. To są właśnie te rzeczy, które są brane pod uwagę jako główny, główne zabezpieczenie pod wszystko. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że taki bank na przykład ma 100 miliardów kapitałów, takich bardzo płynnych, z czego na przykład 5 miliardów to jest gotówka, 90 miliardów to są obligacje i pozostałe 5 to na przykład jest to złoto. I teraz mieliśmy 90 miliardów w styczniu 2022. Później wydarzyło się wszystko to, co się wydarzyło, między innymi spadek obligacji amerykańskich. I spadek o niemałą wartość, bo kilka, od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości. I teraz z tych 90 miliardów ten bank w rzeczywistości może mieć na przykład 70 miliardów, a nie 90. I wszystko jest ok, dopóki tych pieniędzy nie są, pod, jakby nie potrzebują. I to się właśnie wydarzyło w tym banku Silicon Valley Bank, dlatego że. Tam, ze względu na to, że pojawiły się zapotrzebowanie ze strony klientów na gotówkę, czyli chcieli wypłacić swoje depozyty w tym banku, bank zaczął upłyniać swoje obligacje, które były dużo mniej warte niż wcześniej wyceniał. I to widzicie w tym słupku tutaj po lewej stronie, gdzie mamy ten, ten bank wyszczególniony. Niebieska wartość to była wartość wskazywana tego Tieru 1, czyli tego najbardziej płynnych aktywów, e, no jakby biorąc pod uwagę wszystko, co mają. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę te niezrealizowane straty na aktywach, to nie tylko obligacjach, ale ogólnie, to zobaczcie, jak mocno spadły te wartości. I to, to, to ryzyko się zrealizowało. Inne. E, Nazwijmy to instytucje finansowe, aż takiego problemu nie mają. Natomiast są takie banki, jak na przykład TFC, czy BAC, czy tutaj na przykład Zion, czy też Haban, które, no nawet USB, przepraszam, nie UBS, tylko USB, no mają te wartości dużo, dużo, moim zdaniem, poniżej jakiegoś takiego progu zdrowego, tak. Natomiast, czy to jest poniżej jakichś regulacyjnych kwestii, to już mi ciężko powiedzieć, bo nie wiem dokładnie, jakie są te wartości w Stanach Zjednoczonych, tego tieru 1. Niemniej widać, jak dużo tych banki mają niezrealizowanej straty. I to jest to ryzyko systematyczne, które zmaterializowałoby się w momencie, w którym byłby faktycznie ran na banki. Dlatego tak szybko to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, miało miejsce. Zamknięcie banku. Wystosowanie komunikatów, że gwarantujemy wszystkie możliwe kwoty, które będą. Od początku de facto były informacje mówiące o tym, że będą gwarancje wyższe niż 250 tysięcy, w sensie będą zwroty wyższe niż 250 tysięcy. Teraz już mamy mówienie o tym, że w ogóle wszystkie te pieniądze będą. W Wielkiej Brytanii nawet pojawiły się informacje o tym, że tutaj jakieś fundusze z Bliskiego Wschodu będą przejmowały ewentualnie aktywa. Więc bardzo dużo bardzo dużo się pojawiło takich informacji, żeby załagodzić tę sytuację. Jeżeli chcemy tę sytuację porównać do 2008 roku, możemy to zrobić, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. W 2008 roku zrealizowało się ryzyko takie, że to, co miało być bezpieczne, czyli rynek nieruchomości, okazało się jednak zmienne, czyli jednak ceny mogą spadać, klienci mogą nie spłacać kredytów. To, co dziś obserwujemy, to jest to, że banki siedzą na pieniądzach, których teoretycznie nie mają i jeżeli przetrzymają ten okres i na przykład obligacje dociągną do terminu zapadalności, bo wyobraźmy sobie, że na przykład 50% z tych niezrealizowanych strat to są dwuletnie obligacje Skarbu Państwa z fiksowaną stopą zwrotu na poziomie na przykład 1,5%, które zamkną się pod koniec 2023 roku. Jeżeli banki dotrzymają do tego terminu, to ta kwota niezrealizowanych strat zacznie się zmniejszać. Czyli ryzyko systemowe zacznie się zmniejszać. I tutaj. I tutaj należałoby to po prostu zrozumieć, tak? że to się zacznie realizować wtedy, kiedy będą wyciągnięcia depozytów, kiedy ludzie przyjdą po pieniądze, będą chcieli te pieniądze, a banki zaczną wyrzucać obligacje, które mają w swoich księgach. Okay? Więc o tym warto pamiętać. Mam nadzieję, że wyjaśniłem ten temat i, i tutaj pokryłem ewentualne jakieś nie, niezrozumienia. Natomiast pytanie, co, jak na to zareagował, zareagowały Stany Zjednoczone? Bo to jest mega ciekawe. W ogóle kontrakty FRA, czyli kontrakty na różnicę czy na, na przyszłą stopę procentową, a dokładnie na bazie tych kontraktów obliczone prawdopodobieństwo zmiany stopy procentowej w przyszłości ześwirowały. <laughs> Bo zobaczcie, co się tutaj wydarzyło na tej krzywej, znaczy na, na tych, nie krzywej, ale na tym prawdopodobieństwie. Rynek zakłada, że w marcu 2023 roku, czyli na najbliższym posiedzeniu, najbardziej prawdopodobne jest, że Fed podwyższy o 50 punktów bazowych. Okej, okay, to już wiemy od pewnego czasu, że w tą stronę rynek idzie. Natomiast w kolejnych miesiącach mamy tak, że w maju będzie podwyżka o 25 punktów bazowych, a później ma być podwyżka o jeszcze 25 punktów bazowych, mamy się zatrzymać, później ma być obniżka o 50 punktów bazowych, później podwyżka o 1 punkt procentowy, czyli o 100 punktów bazowych, i z powrotem rynek ma wrócić. Totalny sens. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Prawdopodobnie rynek się gdzieś tam nie dopasował, nie dostosował. Natomiast najważniejsze i na razie kluczowe jest to, co się wydarzy według rynku na najbliższym posiedzeniu i po tym, co się działo w piątek, rynek na razie nie zmienił swojego nastawienia. Dalej zakłada, że będzie podwyżka o 50 punktów bazowych, a to dziwne zawirowanie, moim zdaniem, z jakimś błędem systemowym, więc nie zwróćcie zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób to. To, to działa. Tak? Tutaj jak popatrzycie, to tym ciem, ciemnym kolorem są zaznaczone prawdopodobieństwa na dziś, a to co było wcześniej, no to jest tutaj, więc widać, że to nastąpiło przesunięcie w ciągu kilku, kilkunastu godzin, więc coś tam się wydarzyło, rynek nie dostosował się do zmienności, która zapanowała, ale to co jest ważne, to jeżeli popatrzymy na rentowności obligacji, między innymi dwuletek, ale także i innych tutaj specjalnie pokazuję, to widać, że te dwuletnie plus, czyli dwulatki, dziesięciolatki, dwudziestolatki, mocno spadły. Mocno spadły tutaj te rentowności, więc no, krótko mówiąc, rynek zaczyna czy jakby podszedł do tego tematu w sposób taki, że Fed bardzo szybko będzie musiał łagodzić swoją politykę pieniężną, to związane jest z podejściem takim, że Fed będzie podwyższał tak długo, aż coś pęknie. I tutaj faktycznie no, coś pęka, dlatego też rynek zaczął zakładać, że już długo z tymi podwyżkami rynek, czy Fed nie wytrzyma. I to no, niestety. Czystety, jakby tak, tak zostało przez rynek zinterpretowane. Natomiast to tylko pogłębia tą odwróconą krzywą rentowności, to znaczy bardzo duży spread między 10-latkami a dwulatkami, czy też najbardziej między 10-latkami a 3-miesięcznymi bonami pieniężnymi. I to, to, krótko mówiąc, jest rzecz, która spowodowała, że mieliśmy odpływ kapitału z rynku akcyjnego do obligacji powyżej 10 lat e, czyli ten TLT to tam jest nawet powyżej 20 lat ale generalnie obligacje długoterminowe zyskały dlatego że stały się bezpieczną przystanią e, i tutaj uważam że właśnie jest jakby ten element że nie ma paniki na rynku tylko jest przesunięcie z aktywów mniej ryzykownych czyli bardziej ryzykownych do mniej Ryzykownych. Poza tym mieliśmy też oczywiście dane dotyczące rynku pracy w USA. Tutaj mieliśmy publikację, z której wynikało, że 311 tysięcy nowych miejsc pracy zostało utworzonych w poprzednim miesiącu, czyli w lutym. No i też warto wspomnieć, że to jest powyżej tego, co rynek oczekiwał. Natomiast ciekawe jest to, że wzrosła nam stopa bezrobocia z poziomu 3-4 do 3-6 przy jednoczesnym wzroście liczby zatrudnionych osób wzrosły też zatrudnienia na pełny etat. Z drugiej strony wolniej niż zakładano wzrosło wynagrodzenie i spadło, spadł tydzień pracy, jeżeli chodzi o liczbę godzin. Więc mamy moim zdaniem dość mieszane dane. Dalej uważam, że rynek jest po prostu bardzo silny i to z tej perspektywy pokazuje, że Fed ma cały czas, czy jakby cały czas zieloną, e, czy zielone światło do tego, żeby podwyższać procentowe, to Poza oczywiście tym um, e, e, Silicon Valley e, Bank. E, I teraz, jeżeli chodzi o. Czy Wally Bank? O, tak, jak mnie poprawiacie. E, natomiast generalnie, ja traktuję to wszystko, co się wydarzyło w czwartek, piątek, jako spadek. I ostatecznie, czyli jako, jako spadek taki przed weekendem, bo nie wiadomo co się wydarzy. Prawdopodobnie mm, na fali tych emocji, być może na początku tygodnia, we w poniedziałek, pojawi się jeszcze luka spadkowa, może nawet jakieś spadki krótkoterminowe. Natomiast. Bardzo ważne będzie to, jak się właśnie otworzą Stany Zjednoczone i czy nie zacznie się czasem wyciąganie tego tematu, bo tak jak pokazywałem Wam wcześniej, JP Morgan w piątek już nie spadał, więc pomimo takiego systematycznego ryzyka, inwestorzy nie spanikowali globalnie, tylko zaczęli wybierać selektywnie. Te spółki, które są, te banki, które są obarczone tym ryzykiem, spadają, te, które nie są, nie spadają. Więc tutaj z tej perspektywy tak to wygląda. Oczywiście przypominam, że mamy dane na temat CPI, czyli inflacji w Stanach Zjednoczonych we wtorek i później PPI w środę, a w czwartek EBC, więc te dane też będą miały wpływ na giełdę. I teraz zwróćmy uwagę, jak, co się w ogóle wydarzyło i co się może dalej dziać, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten, ten sektor. Najpierw chciałbym pokazać bitcoina. I też od razu odpowiedzieć na zarzut, który się pojawił, bo owszem, mówiłem tydzień temu o Bitcoinie, że jest potencjalna fajna okazja, a tutaj rynek był w, po takim spadku dość systematycznym. Zresztą może wrócimy i zatrzymał się na równości odcinków, dlatego wspominałem o tym, że tutaj jakby to miejsce jest dość interesujące do tego, żeby spróbować z wąskim stop lossem, bo ryzyko jest tutaj nieduże, jeżeli chodzi o zmianę ceny, czyli tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na cenę, to jest dokładnie 21 280, tam powinien być usytuowany stop loss, jeżeli ktoś słuchał tego, co powiedziałem, natomiast jeżeli chodzi o zasięg, no to był do poprzedniego szczytu, nie pamiętam teraz dokładnie, co traktowałem jako trigger, natomiast yy, yy, wspominałem o tym, że, że to miejsce jest. Pamiętajcie zawsze, że jest poziom negacji scenariusza, więc tutaj faktycznie rynek no, nie podbił, zeszło niżej, ale powinniście mieć stop lossa, po którym to po prostu yy, powinno wylecieć z waszego portfolio. Yy, natomiast jeżeli chodzi o cenę yy, bieżącą, co tutaj się dzieje ciekawego? Aha, bo ja mam wyłączoną świecę, więc czekajcie. Yy. O, mamy świecę tutaj, też dzisiejszą, no i mamy na razie podbicie, co pokazuje, że na rynku, który jest otwarty, czyli na Bitcoinie, rynek aktualnie już pozytywnie wycenia te informacje, które napłynęły ze strony rządu. Jeszcze nie mamy, moim zdaniem, jakiegoś takiego super silnego impulsu bo to wygląda ładnie, ale de facto po tym całym spadku, który miał miejsce, to jeszcze to nie wybiło nawet takiego kluczowego poziomu, jak start tego ruchu. Żeby była formacja V, to musimy wybić powyżej 21 600. Natomiast tutaj pierwszym sygnałem, takim ewentualnie do wzrostów, jest wybicie tej linii trendu spadkowego. Więc na razie rynek krypto pokazuje, że przyjęto z ulgą to, co się wydarzyło z Fedem. Natomiast nawet jeżeli by się to nie wydarzyło, w sensie to, co powiedział Fed, to miałem jakby dla Was przygotowaną taką refleksję, że Bitcoin wbrew pozorom na tej sytuacji może ostatecznie zyskać. E, dlatego, że jeżeli system finansowy, system bankowy pokaże tą swoją słabość i oczywiście tam stablecoiny, które będą obarczone tym dodatkowym ryzykiem, że no, ze względu na swoje powiązanie z depozytami. Firmy, która wyemitowała tego stablecoina, stable, stable traci i się odrywa od kursu dolara, to nie przeszkadza to Bitcoinowi w tym, aby wrócić do swojej standardowej, nazwijmy to, yy, zasady, że powinniśmy uciekać od systemu finansowego w stronę Bitcoina wtedy, kiedy nie wierzymy w ten system. Czy to jest dalej możliwe, czy też nie, no to tutaj już zostawiam was z osobami, które tym rynkiem krypto żyją. Natomiast dla mnie był to taki moment, w którym uważałem, że to może być nawet dobre dla Bitcoina. Na razie widać, że Bitcoin gdzieś tutaj podbija. Uważam, że wyjście techniczne ponad 21 800 byłoby takim sygnałem już bardziej technicznym do wzrostu. W formacji V zazwyczaj takie jest, że musimy poczekać na wybicie tej podstawy, A więc tutaj to, to wybicie nastąpiło, czy znaczy na, może nastąpić, no i wtedy jest szansa z powrotem wrostu, wzrostu do tych 28 tysięcy dolarów. Z tych moich analiz, ja tylko sobie jeszcze wrzucę z powrotem wykres bitcoina z, ze squabera, e, dlatego że tam mam poziomy wyznaczone i e, nie chciałem, żeby to uciekło, a w międzyczasie o DAXie i SP500, a później przejdziemy już do bieżącej analizy tych wszystkich rzeczy. To, co chciałem wam najbardziej pokazać na wykresie SP500 oraz T-Notów, to zwróćcie uwagę na rozbieżność, która się pojawiła między obligacjami a SP500. I to jest dokładnie tak, jak rynek reaguje w dobie kryzysu, takiego giełdowego stricte. Um, dlatego, że z perspektywy właśnie inwestora, ma obligacje i akcje powinny być naprzemienne, tak? w sensie jeżeli mamy em, wzrost akcji, no to obligacje powinny tracić i vice versa, one się powinny równoważyć. Mieliśmy w ostatnim czasie zupełnie odwrotną relację, to znaczy kiedy był spadek, nazwijmy to na S&P 500, tutaj też zresztą widać, Wróć. Tak, mieliśmy spadek na, na rynku yy, akcji, mieliśmy też spadek na rynku obligacji. Teraz to się odwróciło i wróciło do takiej standardowej yy, normy. I teraz ja gaz oczywiście też analizuję, przeanalizuję wam te wszystkie rzeczy, które jeszcze były. Natomiast spokojnie do tego dojdziemy. Yy, natomiast tutaj z, yy, to jest jakby pierwszy pre, prekur, prekursor, że wraca taka trochę normalna korelacja między yy, ryzykownymi a mniej ryzykownymi. Aktywami. Co więcej, wzrosła oczywiście zmienność, którą też należy traktować jako jakby przyczółek do ewentualnie większej zmienności na giełdzie. Natomiast ono szybko może wrócić z powrotem do tego, co się działo wcześniej, więc takiego marazmu. Duże znaczenie będzie miało ostatecznie to, co się wydarzy w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o giełdę w Ameryce. I zaraz sobie powiemy, co ja tam uważam, że może się wydarzyć, ale najpierw jeszcze. DAX, dlatego że na DAXie też mamy e, też mamy dość ciekawą sytuację. Poczekajcie, e, mam tego Bitcoina. O. Mm -hmm. Teraz, jeżeli chodzi o Bitcoina, tutaj te poziomy, których wam powiedziałem tam jakiś czas temu. To tutaj zauważcie, że dotarliśmy do tej strefy takiej zielonej, która sobie wisi od dłuższego czasu już na Bitcoinie jako miejsce, w które uważałem dawno temu, że tam rynek powinien zejść i dopiero później powinien być wzrost. Po drodze się wydarzył jeszcze poprzedni szczyt i dopiero teraz było zejście. Natomiast no. Rynek tutaj spróbował dojść. I ta analiza zawsze możecie sobie pobrać. Jest dostępna w skłaberze, więc możecie sobie ją pobrać. Rynek reaguje na stół okresową średnią kroczącą na Bitcoinie, Reaguje na strefę, jeżeli wybijemy powyżej poziomą 21,800, 22 000 dolarów, to dla mnie będzie to otwarcie drogi do dalszych wzrostów. Przypominam, jest taka strategia multi moving averages, którą kiedyś wam przedstawiałem, też znajdziecie w materiałach w squaberze. że jeżeli mamy trzy czy dwie krótkoterminowe, średnie jedną długoterminową, ja akurat w tym przypadku mam 21 i 55 wykładniczą średnią kroczącą oraz stuokresową prostą średnią kroczącą. To jeżeli mamy taką sytuację, że rynek spada poniżej krótkoterminowych średnich, ale zatrzymuje się na długoterminowej średniej, to sygnałem do kupna jest wzrost powyżej krótkoterminowych średnich, ze 100% poniżej dołka. E, więc tutaj, w tej perspektywie, byłaby to potencjalna okazja, właśnie po wybiciu 22 tysięcy dolarów z hakiem i otworzy się z powrotem droga do tych 30. A niektórzy wieńczyli, że takie coś mogłoby już oka być okazją w ogóle długoterminową. Więc zwracajcie uwagę na bitcoina, bo tutaj są ciekawe momenty. E, może się tutaj coś ciekawego podziać. Dlatego, natomiast jeżeli chodzi o tego DAXa niemieckiego, to tutaj patrząc na wykres z perspektywy dziennej, rynek znowu wszedł do dolnego ograniczenia konsolidacji, czyli w okolicach 15200. Natomiast zobaczcie jak duży jest wolumen na tej świecy spadkowej z piątku i Tutaj podobnie wygląda to na giełdzie w USA. Czyli mamy bardzo dużą falę spadkową jednego dnia, nie jakoś wybitnie wysoką, ale sporą, jak na ostatnie tygodnie, przy bardzo dużym wolumenie. I z mojej perspektywy ta świeca na razie ma taką naturalną ciągotę do tego, żeby być kontynuowana. Czyli zakładałbym, że w poniedziałek otworzymy się luką, czy się o północy otworzymy się luką i ostatecznie będą spadki dalej, ale e, z takiego fundamentalnego punktu widzenia wydaje się, że ten temat został na tyle szybko załatany, że rynek, nawet jak ma iść dalej na południe, to nie zrobi tego od razu luką w stylu minus 2% i kolejna fala minus 10. Uważam to za mniej prawdopodobne. Więc e, czego się ostatecznie spodziewam? Jak popatrzycie na wykres godzinowy na DAX-ie, albo może na, jeszcze tylko zaznaczę jeden poziom, na wykresie dziennym wyznaczymy sobie maksimum z, maksimum z piątku. I teraz poziom 15500 dla mnie jest teraz kluczowy z perspektywy całego podejścia spadkowego. Wyjście ponad 15500 będzie załamywało i odwracało całą tą taką falę, nazwijmy to lekkiej, czy może nie lekkiej, ale silnej wyprzedaży przy dużym wolumenie, więc wtedy otworzy się z powrotem cena, scenariusz prowzrostowy potencjalnie z nowymi historycznymi szczytami. Nie, natomiast cała ta fala spadkowa, 50% tej fali spadkowej, to wypada około 15400 punktów. I teraz zakładam, i tak uważam, że najbardziej prawdopodobne na dziś jest taki scenariusz, że otworzymy się jakąś luką, rynek zejdzie trochę niżej, zacznie korygować. I dopóki będzie poniżej poziomu 50 punktów tej świecy, czyli poniżej 15400 punktów, to na tych poziomach. Moim zdaniem warto szukać okazji do sprzedaży. No i gdzieś tutaj rynek zakładam, że zejdzie i będzie dalej kontynuował ruch spadkowy, ze względu chociażby już nawet nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko przez to, że EBC będzie podwyższało stopy procentowe. Natomiast jeżeli wybijemy ponad 50% tej fali spadkowej z piątku, czyli powyżej 15400. To dla mnie będzie to osłabienie scenariusza spadkowego, i zobaczymy, dokąd dalej rynek poleci. Ja wtedy będę czekał na, na rozwój sytuacji, na jakąś, jakiś sygnał, tak? I, I cokolwiek takiego. Więc na razie zakładam, że będzie luka, zejście lekkie, być może do poziomu tych około 15200 punktów, później korekta, no i zobaczymy, jak silna ta korekta będzie. Sygnałów do sprzedaży będę szukał do poziomu 15400 punktów. Jeżeli chodzi o SP500, to tutaj z kolei rynek też został wyprzedany w piątek przy dużym wolumenie. Zakładam, że jest to wyprzedaż związana przede wszystkim z tym, żeby nie zostać z pozycją na weekend. To jest podstawowa rzecz. W związku z powyższym, znowu jakby ta świeca z piątku, jej, jej maksimum, czyli w tym przypadku będzie to poziom 3940 punktów. Jest takim kluczem, w całym, moim zdaniem, zrozumieniu tego rynku. Jeżeli rynek wyjdzie ponad tę świecę powyżej 3900 punk 3940 punktów, to wtedy będę oczekiwał znowu gdzieś wzrostów, czy ten scenariusz spadkowy przestanie być priorytetowy, czy też najważniejszy. I znowu 50% całej tej fali spadkowej, ona nie była aż taka klarowna, w jakiś taka. Całej tej świecy z piątku nie była jednostajna, tylko była prze, przecinana korektami, czyli 3893 punkty. To jest taki poziom, który też warto mieć na uwadze w przypadku szukania jakiejś okazji czy realizacji scenariusza spadkowego. Czyli dopóki jesteśmy poniżej poziomu 3893 punkty, to. Zejście, jakieś luka, wyjście z powrotem, to gdzieś tutaj w tych miejscach można szukać okazji do sprzedaży, natomiast wyjście ponad dla mnie będzie zanegowanie tego scenariusza a scenariusza spadkowego. Korelacja między indeksami a bitcoinem się też zmniejszyła. W ostatnim czasie ona już nie jest taka dokładna, nie jest taka klarowna, ale warto na nią cały czas śledzić, cały czas patrzeć, czy się czasem nie uaktywnia z powrotem. Najważniejsze dla mnie aktualnie to są cały czas korelacje między dolarem, złotem, giełdą i obligacjami. I w piątek, czwartek zdecydowanie, już kończąc ten wywód, zdecydowanie nie mieliśmy fali paniki, więc nie traktowałbym tego jako początku 2008 roku, chyba że napłyną kolejne dane, kolejne informacje, które po prostu będą wskazywały na to, że kolejne banki zaczynają mieć problem problem z tym wszystkim, co się dzieje. Ok, teraz was z YouTube'a zapraszam serdecznie do tego, abyście dołączyli do webinar'a w Skłaberze. ja już kończę nasz stream, który dla was przygotowałem właśnie tutaj na YouTube'ie. Więc zapraszam was do klik webinar'a. Macie link przypięty, przypięty na Albo nie, zaraz go przypnę. Tak, jak nie jest przypięte, to go przypnę. Um, I będziecie mogli dołączyć do spotkania na żywo. Tutaj możecie jeszcze wejść. Dzięki wielkie za uwagę na YouTubie, a przerzucamy się na klik webinara, odpowiadam na Wasze pytania, przeanalizujemy sobie wszystkie nasze instrumenty, czyli gaz naturalny, ropę, indeksy, WIG20, HUJA też spojrzymy i tak dalej, i tak dalej.